Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o talencie byłego zastępcy szefa CBA pana Macieja Wąsika, manifestacji Kocham Cię Europo oraz o roratach Andrzeja Dudy. Były zastępca szefa CBA pan Maciej Wąsik ma wybitny dar. Przed meczem Polska-Czarnogóra napisał, że wygramy 1-0 lub 2-1. Wygraliśmy rzeczywiście 2-1. Mecz taki sobie, ale służby prawdopodobnie najlepsze na świecie. Maciej Wąsik jak zwykle niezawodny. Dlaczego jak zwykle? Ponieważ pan Maciej przewidział wcześniej m.in. wynik meczu Polska-Irlandia Północna oraz Polska-Szwajcaria. Wszyscy mówią służby, służby. A nie przyszło wam do głowy, że ja się po prostu znam na piłce? W zeszłym tygodniu w całej Polsce odbyły się manifestacje Kocham Cię Europo. Najpierw odśpiewali Odę do radości, całą, potem Mazurka Dąbrowskiego jedną zwrotkę. To mówi samo za siebie. Jeszcze nigdy tak niewielu oszukało tak wielu. Cóż za niewdzięczność. Posłowie PO tak wspierali manifestację Kocham Cię Europo, a ludzie przyszli z transparentami krytykującymi ich rządy. Z czego żyłaby Polska bez Unii, ze swojego własnego, nieistniejącego narzędzia produkcyjnego? Żałosne myślenie. Polska ma 1000 lat, Unia niecałe 10, ale co ja tam wiem? Skoczkowie skaczą i zdobywają laury, głupki wyłażą na ulicę i plotą kocopoły o zamachu na demokrację. Weekend jak weekend, rutyna. Renata Grochal, codziennie roraty, piątka z religii i droga krzyżowa w mieszkaniu. Tak wyglądało dzieciństwo Andrzeja Dudy. Polecam mój tekst w jutrzejszym Newsweeku. Tak, codzienne roraty, to odkrycie rzeczywiście godne Pulitzera. Bo chyba jednak chodzi o roraty w adwencie. Dziennikarka Newsweeka odkryła codzienne roraty. To może i środa popielcowa co tydzień, święconka w każdą sobotę. A może to jakaś pomyłka? Może pani redaktor źle usłyszała, gdy ktoś mówił, że w domu rodzinnym Andrzeja Dudy codziennie jedli rolady? Prezydent Andrzej Duda o Misiewiczu. To jest niepoważna sytuacja, gdy ktoś, kto ma dostęp do informacji o bezpieczeństwie, do dokumentów, chodzi po dyskotekach i pije piwo. Misiewicz powinien najpierw do pewnych spraw dojrzeć. 1 z 10 w programie w telewizji. W roli głównej Joanna Scheuring-Wielgus. My w programie, nie wiem, 1 z 10. Dzień dobry. Pani Joanna. Ilu posłów trzeba, żeby się podpisało pod tym wnioskiem? 46, z tego co pamiętam. Myli się pani, 69. Pani Joanno. I jaki jest stopa bezrobocia w Polsce obecnie? 13. Proszę pani, 8,5, no nie super. 13. Jest najniższy od 26 lat. Nie wierzę. Grzegorz Schetyna powiedział. Polski rząd powinien podpisać deklarację rzymską bez względu na jej treść. Schetyna sam przyznał, że strategia PO w Unii Europejskiej to zgadzanie się na wszystko i czekanie na poklepywanie po plecach. Premier Beata Szydło mówi na konferencji, że w deklaracji miały znaleźć się zapisy dotyczące ideologii gender. Polska się temu sprzeciwiła, brawo. Oczywiście o tym się nie mówiło, częściej mówiono o tym, w jaki sposób ubrała się pani premier. Na Twitterze pojawiło się mnóstwo żartów na ten temat. Pani premier jak zawsze, modnie i stylowo. Premier Beata Szydło w obstawie BOR powraca do Polski z wizyty w Rzymie. Dziś wszyscy jesteśmy z Beatą Szydło. Ten żółty żakiecik to oznaka próżności Beaty Szydło. Chciała być 13. gwiazdą na fladze Unii Europejskiej. Taki gwiazdorski chwyt? Całe szczęście mamy na Twitterze pana Janusza Piechocińskiego, który wszystko wyjaśnił. Premier Beata Szydło na żółto. Podstawowym znaczeniem żółtego jest: wysłuchaj mnie, porozmawiaj ze mną, spróbuj mnie zrozumieć, mam ci tyle do przekazania. Grzegorz Schetyna w Trójce. Pokazujemy, że cały rząd powinien podać się do dymisji, dlatego stąd ta debata i stąd nasz wniosek. Że cały rząd się nie poda do dymisji. Ale proszę poczekać. Wie pani, pamięta pani przecież lepiej niż ja w 93 roku, jak przez zatrzaśnięcie się w toalecie upadł rząd po wotum nieufności, pamięta coś, pani. Coś państwo majstrują przy zamkach? Nie, ale rzeczywiście sala posiedzeń jest ta sama. Toaleta pewnie też. Kazimierz Marcinkiewicz. Nie ma demokracji w Polsce, bo decyzje podejmowane są na Nowogrodzkiej w szefostwie partii. Kiedy Marcinkiewicz był premierem, a Kaczyński wszechmocnym prezesem na Nowogrodzkiej, to w Polsce była demokracja, czy nie? Polka we Francji. Mojej córce zakazano w liceum noszenia krzyżyka,
ale koleżanki muzułmanki mają zakryte głowy i to im wolno. Beata Szydło o wniosku o odwołaniu ministra Szyszko. Wasz wniosek o odwołanie ministra Szyszko, jeszcze raz to powtórzę, jest to fake news, który powielacie w różnych miejscach i przy różnych okazjach, tylko po to, żeby budzić wśród społeczeństwa, aby budzić bez przerwy chaos i zamieszanie. I to jest wasz sposób na pełnienie mandatu poselskiego. To taka właśnie polityczna, fałszywa wiewiórka Platformy. Zamiast mówić o tym, że pan Szyszko powinien być odwołany za ustawę o wycince drzew, powinni podać inny powód. Na przykład taki, że pan minister zapomniał wpisać w zeznaniu podatkowym stodołę wartą ponad 500 000 zł. Schetyna popiera Petru co do wprowadzenia euro, czyli ich ewentualne rządy to koniec 500+, praca do 70 i drożyzna w sklepach. Kusząco brzmi. W Danii można sobie wybrać tablicę rejestracyjną z flagą Unii lub bez. I nikt nawet nie myśli o wprowadzeniu euro. Redaktor Mazurek opowiada o spotkaniu Lwic Nowoczesnej z mieszkańcami Żoliborza. Teraz już nie ma Lewicy. Pozdrawiamy panią Aleksandrę Kubowską. Pozdrawiam również. Tak, natomiast teraz są Lwice Nowoczesnej. Wczoraj rozmawiałem o tym z Janną Szojring-Wielgus, bo przedwczoraj było takie spotkanie na Żoliborzu w Warszawie. Zapraszano mieszkańców na spotkanie z Lwicami Nowoczesnej. Przyszło 29 osób, z czego jeden pan wyszedł, bo pomyślał, że to wywiadówka. Widz Woronicza 17 podsyła przed programem, słusznie zakładając, że nie mam egzemplarza Gazety Wyborczej. Najwięcej zwolenników polexitu jest wśród wyborców Kukiz 15 aż 21% i PiS 11%. Ale i tu taki pogląd jest w mniejszości. Wyborcy PO Nowoczesnej i SLD niemal w 90% są za pozostaniem w Unii Europejskiej. Tak się właśnie dzisiaj pisze teksty. Mało kto zwrócił uwagę, że to oznacza, że wśród wyborców opozycji totalnej 10% jest za polexitem, co oznacza, że jest to tylko 1% różnicy między wyborcami PiS. Dobre rady dziadka Grzesia. Dzisiaj pił pan kawę? Ciepłą? Tak. A zimną wodę pan ostatnio pije? Pijam i zimną wodę, i ciepłą kawę. Gorąco. Mówię o tej zimnej wodzie, bo w dwóch z rzędu ostatnich sondażach Platforma rośnie w siłę i od tego się może liderowi w głowie zakręcić. To trzeba głowę okładać lodem, to jest najlepszy. Sławomir Nitras. Jeśli marszałek Kuchciński nie wie, gdzie stoi karząc Henrykę Krzywonos, to stoi tam, gdzie stało ZOMO. Najzabawniejsze w tej wypowiedzi jest to, że przecież mąż pani Henryki był w ZOMO. Rząd Tuska sprzedał ciech w 2014 roku za 619 milionów złotych. W 2016 roku ciech osiąga 593,5 miliona złotych czystego zysku. Niepoważna rozmowa w RMF FM. A najniższe w historii bezrobocie. Nie przekonuje pani. Czy my jesteśmy, panie redaktorze, czy my jesteśmy w programie, nie wiem, 1 z 10? Przepraszam, ale zadałem jakieś pytanie, nie wiem, a no teraz starałem zioła tutaj, polskie? Nie, ale trochę jest niepoważna ta rozmowa. Nie, no przepraszam, najniższe w bezrobocie to jest niepoważne? To porozmawiamy, porozmawiamy o Misiewiczu, to będzie poważne, tak? I to ma tak? Może związek z programem 500+. No nie ma związku. Prawo i Sprawiedliwość szykuje zmiany w programie 500+. Nie dość, że miało być na każde dziecko, to teraz i na drugie nie każdy dostanie. Michał Szczerba w TVP Info. Problem jest związany ze wpływem narracji rządowej na prezentowane treści w mediach publicznych. Nigdy tak nie było wcześniej? Za czasów Platformy. Mam wrażenie, że nigdy nie w tej skali żaden rząd nie wpływał w sposób tak bezpośredni na kształt mediów publicznych, które w mojej opinii niestety coraz bardziej zamieniają się w media rządowe, które służą jednej partii, jednej opcji, bez możliwości pluralistycznego wyrażania poglądów przez wszystkich przedstawicieli. Tak było tydzień temu. Dzisiaj się cieszę, że jestem w tym studiu. A co pan powie na przykład, bo pan mówi, że nie było takiego wpływania na pacyfikację Rzeczpospolitej po rozmowie panów Grasia i Hajdarowicza pod śmietnikiem albo zwolnienie Grzegorza Jankowskiego z faktu po interwencji tegoż samego Pawła Grasia u pana Kulczyka. Październik 2010, zwolnienia z telewizji publicznej po tym, jak zmienił się skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To wszystko było za czasów Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, panie redaktorze, że jest wiele ważniejszych tematów w dniu dzisiejszych. Ja nie byłem uczestnikiem tych wydarzeń. Ale to wszystko gdzieś wiąże się z pana osobą i tym bojkotem, o którym rozmawiamy. Nie chciałbym tego komentować.
Rozumiem pana posła Szczerbę, bo gdybym był politykiem PO, też unikałbym tego tematu, jak ognia. Na koniec przedstawiam wam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Politycy w programie Gość w Wiadomości od 1 grudnia 2016 roku. SLD 1 osoba, Republikanie 1, Nowoczesna 5, Kukiz 15 8, Platforma Obywatelska 14, Prawo i Sprawiedliwość 82 osoby. Ponad 8 tysięcy dróg krajowych w Polsce wymaga naprawy. Najgorzej pod tym względem jest w województwie wielkopolskim. Na dobranoc coś specjalnego – ślimaki. Co roku Polska sprzedaje za granicę ślimaki za ponad 7 milionów złotych. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli w przyszłym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.